Cześć! W dzisiejszym filmie chcielibyśmy Was zabrać w trochę dalsze rejony od Malagi. Andaluzja jest bowiem bardzo rozległą krainą, obfitującą w wiele ciekawych miejsc. Tym razem wybieramy się do miasta Granada, położonym na północny wschód od Malagi, by zobaczyć jedno z najstarszych pozostałości po panowaniu Maurów na Półwyspie Iberyjskim. No i dotarliśmy na dworzec autobusowy. Udało się. Dlaczego mnie kręcisz? Mogę. Bo mogę. Oj, zaspany, ale idziemy na wycieczkę. W końcu doszliśmy. Ale dość stroma uliczka. Mam nadzieję, że te widoki będą tego warte. Ja tam widzę schody. Kolejne schody. Umieram. Na kompleks zwany Alhambra wchodzimy tak zwaną Bramą Sprawiedliwości, gdzie u jej podnóża zobaczymy zdrój Karola V, czyli fontannę, która symbolizuje zwycięstwo chrześcijan nad miastem Nasrydów. Zwiedzanie można podzielić na kilka rodzajów. Darmowe i płatne, samodzielne czy z przewodnikiem. Bilety można kupić online, korzystając ze strony internetowej, będąc jeszcze w domu. Od razu zaznaczę, że jeśli ktoś ma zamiar troszkę przeoszczędzić i wybrać tą darmową opcję, to może jednak lepiej niech wykreśli te lokacje ze swoich planów. Żeby naprawdę poznać ten zamek, trzeba zapłacić 15 euro i wtedy mamy nieograniczony dostęp do wszystkich komnat i zakamarków. A jak za chwilę się przekonacie, to wszystko jest warte każdego wydanego centa. Jeżeli chcielibyście wybrać zwiedzanie z przewodnikiem, musicie wiedzieć, że odbywa się to jedynie w trzech językach: hiszpańskim, angielskim i francuskim. Na głównym dziedzińcu zauważycie pracowników z informacji, którzy chętnie odpowiadają na pytania turystów oraz pomagają przy zakupie biletów. Zaczynamy od Pałacu Nasrydów, gdzie pierwszym zwiedzanym pomieszczeniem jest Meksuar. Niegdyś służyło ono do zebrań Rady Ministrów, a także audiencji sułtana, które odbywały się rano w każdy poniedziałek i czwartek. Zaraz obok znajdziemy salę modlitw, z której widać całą panoramę wzgórza Al-Baitin. A ściany zdobione są cytatami z Koranu, między innymi „Nie zaniedbuj modlitwy”. Nieco dalej dojdziemy do Pałacu Witraży i powiem szczerze, na mnie to miejsce wywarło największe wrażenie. Zostało ono bowiem skrupulatnie zaprojektowane w taki sposób, żeby tafla wody spełniała funkcję lustra. Z której strony byśmy nie spojrzeli, to odbijający się od tafli widok tworzy idealnie geometryczny obraz. Zaraz obok znajduje się Sala Ambasadorów, czyli miejsce dla osób oczekujących na audiencję u samego sułtana. Sala ta nosi nazwę Della Barsa, co w języku arabskim oznacza błogosławieństwo. Następną lokalizacją jest Pałac Lwów, na którym w centrum zobaczymy fontannę otoczoną rzeźbami tych zwierząt. Jest to bardzo ciekawy przypadek sztuki w islamie, gdyż rzeźbienie zwierząt według Koranu jest wyraźnie zabronione. Kazali nam nosić plecaki na przodzie chyba z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, że tu mogą kraść, a drugim powodem może być to, żeby przy obracaniu się nie uszkodzić części ścian. Przechodząc przez salę dwóch sióstr, czyli rezydencję żon władców,
Dojdziemy do spektakularnego balkonu Linda Raya, z którego widać ogród. W tym miejscu rośnie mnóstwo drzew pomarańczy, co w połączeniu z arabskim stylem architektonicznym tworzy niesamowity klimat. El Partal to strefa dawnych ogrodów i pałaców. Z najważniejszych budowli, jakie tutaj się zachowały, to wieża dam, niewielkich rozmiarów meczet oraz kilka małych domków, które stoją tutaj od XIV wieku. Wszystkie te budynki otoczone są bujną roślinnością oraz wieloma zbiornikami wodnymi. Po wyjściu z pałacu Nasyrydów udajemy się do kolejnego, pałacu Karola V. Z zewnątrz jest to budowa o kształcie kwadratu, natomiast w środku znajduje się kolisty dziedziniec z dwupiętrową galerią. Na parterze warto wejść do Muzeum Alhambry, gdzie wyeksponowano wiele oryginalnych elementów pałacu. Czas na najstarszą część w tym miejscu, czyli Alcazabę. To ogromna warownia stanowiąca niegdyś siedzibę wojska, punkt obserwacyjny oraz centrum obrony całej Alhambry. Większość terenu jest mocno nasłoneczniona, więc wybierając się w to miejsce, zabierzcie ze sobą sporą ilość wody. Dobrym pomysłem są butelki z filtrem, gdyż w wielu miejscach można ją napełnić w fontannach z wodą pitną. Zaoszczędzimy dzięki temu sporo gotówki. Nie będę. No sweet. No ja nie mogę. Ja chciałam powiedzieć pojedełko, a wyszła mi pijaczka, wiecie jak to jest, nie? Kiedy mówisz o sobie. Kiedy mówisz to, co myślisz, to chyba dalej nie napełnię, no. Zobacz, jak to moja woda. To tyle, jeśli chodzi o Alhambrę. Serdecznie polecam odwiedzenie tego miejsca. Tak samo zresztą jak pozostanie na kanale na dłużej, klikając w czerwony przycisk pod filmem.